filmowe. Może zacznę od tych mniejszych, jako że jeszcze widzę, że Sasza nie w komplecie, ale jest z nami Tessa Was, film Tebelgeza. Witamy Cię, Tesso. Witam. Brawo. Dziękuję. O, Sasza cała się pojawiła, więc film Sasza reprezentuje reżyserka Katarzyna Lesisz. Daria Polumina, którą widzieli Państwo w tytułowej roli. Michał Dymek, operator. I Cecylia Pacura, montaż. Są z nami także wakacje. Filip Bojarski, reżyser, scenarzysta w środku. Tomasz Wierzbicki, operator po mojej prawej. I Nikodem Habior, montażysta. Okej, tak się złożyło, że pierwszy dzień pozostał nam na koniec. Daniel Banaczek, witam Cię, Danielu. I witam również publiczność. Jako że przedstawiłem Cię na końcu, to może zacznę od Ciebie z pierwszym pytaniem. Ten film powstawał kilkanaście dobrych lat, więc przede wszystkim gratulacje za wytrwałość. I tak jak te cyferki tak się zmieniały, to tak zastanawiałem się, jaki był Twój pierwotny plan? Czy to był projekt na 10 lat, na 7? Czy musiałeś w którymś momencie postanowić, że film jest skończony? Co się stało takiego, że powiedziałeś, ok, zamykamy? Ja już chyba byłem zmęczony trochę tymi historiami. Chcieliśmy to po prostu skończyć, zlądować z tym po prostu. Ale rzeczywiście, no dobre pytanie. Znaczy ja nie miałem takiego planu. Przede wszystkim to miała być komedia. Tak na początku bym pomyślałem sobie, że to będzie jakiś komediodramat, że te historie są śmieszne i zabawne, że ci chłopcy są super. Ja ich poznałem, jak prowadziłem z nimi warsztaty teatralne, kiedy jeszcze się filmem w ogóle nie zajmowałem. Było to jakby moje pierwsze takie doświadczenie filmowe. Pojechałem prowadzić z nimi warsztaty teatralne razem z Grażyną i filmował je mój kolega, przyjaciel Michał Bożek. No i sfilmował to tak, że po prostu fajnie nam się to zmontowało. Tak? Mieliśmy taką intuicję, żeby to zmontować. Później zmontowany w ten sposób został Trainspotting, żeby na tych efektach wszystko tam działało to. Natomiast no, miało być to pozytywna jakaś taka historia, że ten film będzie częścią ich życia, że oni super w ogóle sobie poradzą, że będą no, szczęśliwi, będą mieli te domy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety z biegiem lat życie to wszystko weryfikowało, my to dalej dokumentowaliśmy. A co do powiedzenia, kiedy miał nastąpić stop, no nie wiem. W końcu złożyłem to, było kilku producentów, kilka razy próbowaliśmy to już zakończyć po prostu, aż w końcu złożyliśmy to do studia Munka w sumie. Ja już nie jestem młody, ale wtedy, kiedy zaczynałem to jeszcze byłem młody, powiedzmy. No i tak wymyśliłem, że to jest mój pierwszy dokument i w zasadzie to jest taka najważniejsza jakby moja praca no i trzeba było to skończyć po prostu w którymś momencie powiedzieć stop. Ale dokrętki trwały cały czas, bo film skończyliśmy na poziomie takim, że jeszcze te dwie ostatnie sceny przed zakładem karnym, przed Sebastianem, który został bezdomnym, to już tam się skończył ten film, ale jeszcze dokręcaliśmy później następne sceny, więc ja nie wiem, czy ten film w ogóle jest zakończony jeszcze, tak sobie myślę, że na ten czas jest zakończony, tak, ale nie wiem, co będzie dalej też. No bo podejrzewam, że materiału masz tyle, że wystarczyłby nawet nie tyle na pełny metraż, ale na kilka pełnych metraży. W jakiej częstotliwości wracałeś do swoich bohaterów? To też jest takie trudne, bo oczywiście my nie byliśmy jakimiś takimi, znaczy generalnie to my się z tymi ludźmi zaprzyjaźniliśmy, ale też nie siedzieliśmy u nich tygodniami, tak? No to widać w tym materiale, że my jesteśmy u nich raz na dwa lata. Na początku jeździliśmy do nich częściej, później była długa przerwa, ja traciłem z nimi kontakt. Oni zmieniają telefony co 3 miesiące, albo lądują gdzieś jako bezdomni, albo gdzieś po prawczakach i tak dalej, i tak dalej. Trudno było jakby to też koordynować. Ja też nie byłem na tyle jakby wytrwały, przyznam, żeby siedzieć u nich przez tydzień na przykład każdego roku, tak jak na przykład są też takie projekty. Nie mieliśmy też na to ani czasu, ani środków, ani ten, więc jeździliśmy do nich raz, powiedzmy, raz na rok, tak. Potem była przerwa 2-3-letnia i potem znowu zaczęliśmy do nich jeździć częściej, tak? Ale to wszystko jakby wynikało z tego, że też nie... Raz, że oni nie byli dla nas dostępni, dwa, że też moja ekipa nie zawsze była dostępna i trzeba było to wszystko synchronizować.
No, to tak bym odpowiedział. Że można było więcej, mam wrażenie, że można by tam siedzieć więcej po prostu, że więcej z nimi czasu spędzić, tak? Że to jeszcze mogłoby być bardziej barwne, nie wiem. Chociaż nie wiem, co byśmy osiągnęli wtedy, ale no tyle zrobiliśmy, ile zrobiliśmy. Mówisz, że to miała być optymistyczna historia, natomiast przynajmniej ja nie wiem, jak reszta tutaj reagowała, ale raczej byłem zdołowany tym filmem, może pokazuje, że to życie, że to, co się dzieje w dzieciństwie, no nie da się tego tak łatwo przewalczyć, że te historie są bardzo dramatyczne i kiedy nadchodzi ta pętla, prawda, czyli to nowe pokolenie wchodzi, to już mamy w głowie, że za 10 lat, jak do nich powrócisz, to będziemy mieli porcję kolejnych dramatów. Czy także twoje nastawienie z tego optymistycznego, z tej komedii, którą miał być twój film, się zmieniało podczas kręcenia? Tak, zmieniało się. Na początku to rzeczywiście było tak, że wręcz załatwialiśmy pracę tym chłopakom, tak, znaczy kamera pomagała im w życiu i miał, to założenie było też takie, że my będziemy razem z nimi i chodzili po tych zakładach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast refleksja moja na koniec jest taka, że niektórzy mają po prostu chip taki, chip bez nadziei. No i niestety w niektórych sytuacjach jest też tak, jak tu na Śląsku właśnie, bo to na Śląsku wszystko było realizowane, że ludzie niektórzy nie chcą sobie pomóc i to tak to wygląda po prostu. Niestety zostawieni w tej homeostazie, która tam jest, jest marna szansa na to, że oni wyjdą gdzieś, oczywiście, że są wyjątki, raz na 10 osób się zdarzy, ktoś z domu dziecka, który osiąga karierę i znamy takie historie, dokumenty to też pokazują świetnie, natomiast no, częstsza norma jest taka właśnie, że niestety ci ludzie, którzy się wychowali w takiej beznadziei, no jeśli ktoś im ręki nie poda, no to oni sami z siebie raczej nie wyjdą, nie skończą szkoły, nawet zawodowej, tak, tylko to wszystko pójdzie po prostu w dół. No taka, my po prostu szliśmy za życiem jakby, nie narzucaliśmy swoje jakiejś teorii na to wszystko, też nie kreowaliśmy, tylko niestety poszliśmy za życiem, pokazaliśmy ciężką historię. Chociaż nie lubię ciężkich historii robić, no ale tak jakby życie nam podyktowało tutaj, tak. Okej, to przejdźmy może do Tessy. Twój film nie jest długi, pewnie trudno jest oglądać siebie w takim bloku, kiedy mamy film półgodzinny, 16-minutowy i tu ten twój drobiażdżek nazwany, no właśnie, Tebelgeza. Co to ma oznaczać? Jest taka gwiazda, Betelgeza. Ona była inspiracją związana z jakimś mitem założycielskim relacji też współtwórcy, muzyka. Coś bardzo osobistego. Więc ta nazwa to jest wielka gwiazda, ale ja jej zamieniłam sylaby, dwie pierwsze. Betelgeza na Tebelgeza, jako że T i B to inicjały moje i mojego byłego partnera, także jakby wstawiłem swój na początek, pozwalając sobie prowadzić ten ruch cały, który jest głównym bohaterem filmu. No właśnie, ja mówiłem, ruch że i taniec, że pewnie nie jest to bardzo przystawalne do pozostałych filmów, bo czy fabuły, czy dokumenty, one jednak opowiadają pewne historie, tak? A tu jest jednak dzieło abstrakcyjne, nienarracyjne i jest to zupełnie inny sposób pewnie przeżywania. Tak, i zostawiam wolność odbiorcom do odczytania, a bardziej odczucia niż odczytania, rozumienia. Także może posłucham was, co kto odczuł, no, mam zobaczył. Mam nadzieję, że pojawią się tutaj jakieś ciekawe interpretacje. A tymczasem może przejdźmy, jako że mikrofon jest w tych rejonach, do wakacji. Jest to film 16-minutowy, a jednak na wiele sposobów efektowny. Mam na myśli to, że musiałeś, Filipie, przede wszystkim pracować ze scenami grupowymi,
kluczowymi. Myślę tu o pierwszej scenie, gdzie tych no, statystów, jeśli można tak nazwać, było całkiem sporo i trzeba było to ogarnąć, więc to pytanie, na ile to było doświadczenie dla ciebie, jakaś nauka reżyserska. No i pojawia się też helikopter, więc pytanie o budżetowe czy też produkcyjne tutaj wyzwania związane z wakacjami. To może zacznę od początku albo od końca. No jakby z budżetem jest tak, że w szkole jakby studenckie produkcje nie mają jakichś dużych budżetów, no i ten był też nieduży i po prostu trzeba było jakoś tak kombinować, żeby udało się te sceny zrealizować, bo ja właściwie nie wiem, jak to się udało tak. Jakby cieszę się, że się udało. No, z dziećmi było tak, że akurat był koniec roku i akurat wszystkie dzieci wtedy jakby okazuje się przychodzą do szkoły, mają jakiś interes w tym, no i udało nam się jakby je zaprosić, żeby przyszły po prostu na salę, ale to było tak, że my pracowaliśmy tylko z tą jakby z tym chórem, który jakby przygotowywał piosenkę i jakby ćwiczyliśmy to całe ujęcie na tej sali gimnastycznej, jak ono już w miarę miało ręce i nogi, to po prostu mieliśmy, dzieci mogły na 45 minut ten cały tłum przyjść przed obiadem i po prostu wtedy trzeba było jakby je w pewnym sensie dodać, więc to jest jakiś po prostu no udało się w ten sposób. Ale mogło się jakby nie udać, ale ja byłem bardzo przerażony tym wszystkim i ja tam tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie wyszedłem do tych dzieci, tylko siedziałem tam po prostu za taką kotarą przy podglądzie, a jakby udało się tak, że cała ekipa gdzieś tak pracowała na to ujęcie i mnie tam nie było do tego stopnia, że jakby Powiedz szczerość za szczerość w końcu. No, że jakby panie w szkole i wszystkie dzieci w ogóle myślały, że reżyserem jest w ogóle kto inny. Kierownik produkcji i on jakby to dopomógł bardzo, a żeby już tutaj się jakoś nie pogrążać, to przyjdę do helikoptera no to tam sytuacja wyglądała tak, że to miało się w ogóle dziać nad jakąś taką rzeką, jakby nieatrakcyjną taką rzeką, jakąś taką rzeką widawką, ale nie mieliśmy jakby pieniędzy, żeby ten helikopter tam przyleciał, więc musieliśmy wybrać rzekę, która jest jakby koło lotniska i tak się złożyło, że ten po prostu śmigłowiec tak naprawdę przelatywał tylko przez wał 50 metrów, a że nas było stać na 90 minut pracującego śmigła, no to po prostu jakoś tak sobie radziliśmy, tak właśnie, no, co by to nie brzmiało po studencku. Czyli okazało się, że dzieci nie trzeba było reżyserować, bo były już wyreżyserowane do śpiewania piosenek, a rzeczywistość raczej trzeba było wyreżyserować w przypadku śmigłowca. Także super, że się udało. Saszka, mamy tutaj cztery osoby. Katarzyna, jesteś reżyserką, ale nie jest to twój scenariusz, więc pytanie, jak na niego wpadłaś, co cię w nim ujęło i dlaczego postanowiłaś sprawić, że ten nie twój tekst stanie się twoim filmem? Znaczy, nie wiem, na ile to jest tam jasne w napisach końcowych, jest informacja, że tekst powstał na podstawie opowiadania Edgara Kereta. I wszystko jakby zaczęło się od tego, że ja gdzieś szukałam takiej historii na pograniczu, no takiego wyizolowania, które jest powodowane migracją i takiego właśnie takiej samotnej walki na polu nowym, jakimś nowym kraju i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że moja koleżanka ze scenariopisarstwa, Justyna Bilik,
No okazało się, że ona taki tekst właśnie, nad takim tekstem pracuje i ja ją poprosiłam, żeby mi przesłała to, co ma, i okazało się, że to ma super w ogóle potencjał. Justyna jest otwarta i gotowa do tego, żeby nad tym dalej pracować, więc po prostu zaczęłyśmy nad tym pracować. Justyna wykonała ogromną pracę, naprawdę, bo to, co widzicie na ekranie, to, co jest w scenariuszu, jest po prostu, no bardzo, powiedziałabym, to jest no bardzo różne, w sensie tam jest, w opowiadaniu jest jakiś zarys historii, który rzeczywiście jest uwzględniony w filmie i jakby tutaj totalnie się do tego odwołuje, ale cała historia jest dalej pociągnięta, więc jakby to jest taki zaczyn dało opowiadanie. Justyna Bilik po prostu się, że tak powiem, zmobilizowała i dopisała całą resztę i, że tak powiem, rozwinęła to jeszcze dalej. No a ty rozwinęłaś dalej to, co ona napisała? Nie, ja generalnie po prostu starałam się nie narzekać za dużo, bo widziałam, że w pewnym momencie, jak wchodziłam w tej pracy i mówiłam, że może byśmy zrobiły tak i tak, to szło w jakąś złą stronę, więc ona naprawdę wykonała bardzo dużo pracy. No ale rzeczywiście jest tak, że no, razem nad tym pracowałyśmy w takim sensie, że gdzieś ustalałyśmy, w którą stronę to powinno iść, gdzieś tę bohaterkę razem, myślę, wymyśliłyśmy, że to poszło, no gdzieś to była taka współpraca absolutnie, tak mi się wydaje, że cała absolutnie praca, którą zrobiła Justyna, jakby to jest no jakaś taka, myślę, wspólna wizja, i to było właśnie fajne, że nam się udało złapać tę postać, że dla nas Saszka to było wiadomo, że jak pojawiło się zdjęcie Daszy, no to jakby no nie było wątpliwości, tylko później było pytanie, czy ona potrafi grać. To była taka drugorzędna już w tym momencie sprawa, więc tak to wyglądało. Okej, to kiedy to zdjęcie Daszy się pojawiło? Bo no, tu chyba, myślę, wielu z nas ma takie odczucie, że no, bez tej twarzy, bez twojej twarzy, Dario, ten film jakby byłby zupełnie inny, więc kiedy nastąpiło to sprzężenie? Znaczy, ja szukałam aktorki około pół roku i pomagał mi w tym Taras Dron, mój kolega ze szkoły, który jest z Ukrainy i uruchomił tam swoje kontakty filmowe, i zrobiliśmy taki na początku taki casting na maila i przyszło tam prawie 300 zgłoszeń różnych zawodowych aktorek i amatorek i tak dalej, i tak dalej. I ja gdzieś... Myślę, że Dasza wysłała swojego maila jakoś tak bardzo na początku, ja szybko przez to przeskoczyłam, po czym się okazało, że Chryste, tam nic nie ma, i zaczęłam to znowu od początku odkopywać i od początku przeglądać te maile, i już wiem, dlaczego na maila Daszy nie zwróciłam uwagi na samym początku, bo wysłała, ja tam prosiłam jakieś informacje, czy pracowałaś przed kamerą, czy nie, jakby o hobby i tak dalej, a Dasza wysłała tylko 3 zdjęcia i nawet się nie podpisała w mailu, nawet nie było pozdrawiam, tylko po prostu wysłała 3 foty i nara. Okej, to może pytanie do Darii. Co skłoniło cię, żeby wysłać tego maila i dlaczego to nie chciałaś uwzględnić hobby? To całkiem taki przypadek, bo spotkałam swoją koleżanką, ona powiedziała, że jakaś, nie wiem, reżyserka z Polski szuka dwóch Ukrainek dla swojej roli. No myślę, no dobra, wyszlę coś. No właśnie wysłałam jakąś informację, nie mogłam wysłać po prostu 3 zdjęcia, coś tam poszło nie tak. No właśnie i zapomniałam o tym, i za gdzieś około 3 miesięcy dostałam odpowiedź, że chcę z tobą się spotkać przez Skype. No tak właśnie się i zaczęło. I nie miałaś wątpliwości, czy przyjąć tę rolę? Myślę tu szczególnie o tym, że jednak film oczywiście, myślę, że nie wspiera tych stereotypów, ale gdzieś gra z takim stereotypem, na przykład Ukrainki, która wykorzystuje swoje ciało, żeby piąć się po drabinie społecznej. No, kiedy przeczytałam scenariusz, więc nie zobaczyłam tego, i bardzo spodobała się mi ta postać, że nie była takie oczywiste, taka biedna Ukrainka, coś tam... No i to była główna decyzja. No i jeszcze kiedy zobaczyłam pani reżyserkę, to pomyślałam, jadę. Ja tylko dodam, że jak odbierałam Daszę z dworca w Łodzi, jechałyśmy samochodem, to Dasza odbierała po prostu cały czas telefony od rodziny, czy to jest naprawdę reżyserka i czy na pewno idziemy do szkoły filmowej. Więc jakby to pytanie jakby... No.
Okej, ja jeszcze mam bardzo wiele pytań, ale chciałem także prosić Państwa, jeżeli ktoś chciałby się włączyć, to zapraszamy, podam mikrofon, jeżeli zobaczę rękę uniesioną w górę. No dobrze, to w takim razie kontynuujmy. Ja tu będę zerkał w międzyczasie. Ja mówiłem o tym stereotypie, bo faktycznie taki się w Polsce pojawia, ale mam właśnie wrażenie, że ten film trochę od niego ucieka i w ogóle trochę lawiruje także gatunkowo, bo się wydaje na początku, że to właśnie będzie kino społeczne o biednych właśnie ludziach, którzy muszą wiele zrobić, żeby poprawić swoją sytuację. Później wydaje się, że być może będzie to jakaś historia miłosna, melodramat, a na koniec to skręca w tę stronę, że właśnie nie miłość, ale ja, tak? Moje dziecko. Ciekaw jestem, jak ty to widzisz. Znaczy ja, kurczę, no tak sobie myślę, że na pewno nie chciałabym tego w żaden sposób tłumaczyć. Jeżeli jedyne, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć za bohaterkę, tak jak ją widziałam i czułam i mam nadzieję, że... mam nadzieję. Gdzieś próbowałam ją tak poprowadzić. To znaczy gdzieś, niezależnie od tego, czy tam dochodzi do aktu seksualnego, który ona zresztą sama prowokuje, jakby niezależnie od tego, do jakich narzędzi sięga i tak dalej, to dla mnie to jest jakaś taka postać bardzo... taka stanowiąca sama o sobie, że ona wie, czego chce, że to jest taki obraz właśnie, no co powiedziałeś, że to nie jest biedna Ukrainka, która tam gdzieś rzucona po prostu na wir niekorzystnych sytuacji i tak dalej, jest zostawiona sama sobie, tylko to jest dziewczyna, która wie, czego chce, która to wszystko jakoś po prostu dyga, bierze to na barki i po prostu... No jest pewna siebie i bardzo chciałam, żeby taki obraz gdzieś przemycić i Dasza mi do tego bardzo pasowała i tak. I myślę, że czuć to także w zdjęciach, więc korzystając, że jest z nami operator, chciałem cię zapytać, czym się kierowałeś tutaj filmując? Czy chodziło właśnie o to, żeby to nie było za ciemne, zbyt posępne, żeby to jednak pewną urodę temu filmowi nadać? Czy jak to sobie ustaliliście? Najprościej mówiąc, wyszliśmy od tego, że cała historia była... działa się niby w latach 90., więc zaczęliśmy od stylizowania tych zdjęć na jakby epokę minioną. Plus to, że film bazuje na dwóch takich jakby płaszczyznach, płaszczyźnie rzeczywistości i płaszczyźnie jakby retrospekcji. No i zastanawialiśmy się, czy je rozróżniać, czy ich nie rozróżniać i tak cały czas się zastanawialiśmy, że jakoś to wyszło. A drugą rzeczą... No to też był cały czas odwieczny dylemat. Cały czas mieliśmy dylematy, które jakoś organicznie się rozwiązywały, więc sposób, w jaki to opowiadaliśmy, oczywiście wielokrotnie próbowaliśmy odnaleźć przed zdjęciami, ale dochodziliśmy do niego dopiero na etapie, podejrzewam, montażu. No, ale... za montaż odpowiada Cecylia, także może tutaj pytanie, jak zareagowałaś, kiedy zobaczyłaś to, z czym będziesz miała do czynienia? Czy chwyciłaś się za głowę i powiedziałaś, o ile pracy, czy raczej byłaś spokojna o ten efekt? Raczej byłam spokojna, dlatego że to wszystko już było ułożone, tak, w scenariuszu, tak? Więc nie musiałam robić jakby takiej konstrukcji, gdzie, która scena, tylko wszystko wynikało już. Kasia była przygotowana do zajęć. I nie było jakichś tutaj problemów, że coś inaczej chciałyście ułożyć, mogłyście się porozumieć tutaj? Nie. Myślę, że nie, jeśli pamiętam dobrze, bo jestem starsza, Kasiu. Nie było, dlatego że jakby tutaj jedna scena jakby wynikała z drugiej, nie można było zmienić kolejności, tak? Bo by się to wszystko zburzyło. Tak, jeżeli mogę, to
tam generalnie jest tak, że myśmy ten okres zdjęciowy podzielili na zdjęcia były podzielone na dwa okresy zdjęciowe, że jedne były, zaczęliśmy kręcić we wrześniu, później była przerwa i następną serię zdjęć robiliśmy w grudniu, więc jakby automatycznie po serii wrześniowej nam się po prostu objawiły pewne rzeczy, za którymi poszliśmy i wtedy nastąpiły pewne zmiany scenariusza, ale rzeczywiście finalnie jest tak, że to jest, że to jak ten film wygląda, oprócz przedzielonej jednej sceny, kiedy ona idzie do tego domu, tego chłopaka, jakby jest po prostu zgodne z tym, jak to było zapisane, więc, ale rzeczywiście zmiany były na po wrześniowych zdjęciach. Tam wypadła jedna scena, się okazało, że w ogóle nam trochę, jakby, że coś nam się tam objawiło, za czym jeszcze mieliśmy szansę pójść, bo po prostu była druga transza zdjęć w grudniu, więc no poszliśmy za tym. Okej, bo u was faktycznie mieszane są te porządki czasowe, natomiast w wakacjach myślę, że miesza się ten porządek realny i wyobrażony, tak? Jest z nami także montażysta filmu Nikodem Habior, więc może pytanie do drugiego montażysty obecnego dzisiaj tutaj z nami, jak to uczyniliście? Nie ma tam wprawdzie żadnego tam miękkiego jakiegoś tutaj montażu, czy tam chmurek, które nam pokazują, że to jest inny świat, to jest jednak tak prowadzone podobnie, tak? To była decyzja, czy jak nad tym pracowaliście? To znaczy, muszę powiedzieć, że nie mogę tutaj powiedzieć jak pani Cecylia, że film był ułożony w scenariuszu już, ponieważ Filip nigdy mi scenariusza nie pokazał. Uznał, że taka metoda będzie tutaj słuszna. I szczerze mówiąc, nie stanowiło to dla mnie. Coś przerywa, tak? Szczerze mówiąc, nie stanowiło to dla mnie problemu na żadnym etapie. Jeżeli chodzi o warstwę wyobrażeń, to nie wiem, czy myślę, że tutaj interpretacje są tak różne. Ponieważ niektórzy biorą to bardzo dosłownie, niektórzy zupełnie niedosłownie i chyba chciałbym to na tym etapie zostawić w taki sposób. Natomiast chciałbym dodać też jedną rzecz do wypowiedzi Filipa o helikopterze, ponieważ ta scena była taką... to było miejsce, gdzie najwięcej pracy, miejsce, które wymagało na więcej pracy, ponieważ budżetu starczyło na 90 minut pracy silnika, w związku z czym są duble, które dzieją się na włączonym silniku i są duble, które się dzieją na wyłączonym silniku. I jak można sobie wyobrażać, tam gdzie silnik pracował, aktorzy wręcz krzyczeli do siebie, a tam gdzie nie pracował, mówili bardzo spokojnie. I tutaj można było się pobawić dialogami, to znaczy my wzięliśmy wszystkie właściwie setki z tych dubli, na których silnik był wyłączony, co tak patrzysz na mnie, czy zdradzam jakieś tajemnice? Nie, ja tak wyglądam, jak słucham. Okej, okay, rozumiem. Już się przestraszyłem troszeczkę. I dzięki temu ekspresja aktorów mówi trochę co innego niż głos, który się z nich wydobywa. I tutaj było dużo pracy i... Taka mała jeszcze tajemnica, że trochę nie mogliśmy dograć postsynchronów z panem DeLongiem, więc musieliśmy trochę korzystać z tego, co jest, więc staraliśmy się to zrobić najlepiej, jak się da. I to był taki moment, nad którym faktycznie myślę, że spędziliśmy najwięcej pracy. A drugim momentem, nad którym ja spędziłem sam jeszcze pracując nad filmem najwięcej czasu, to była pierwsza scena, ponieważ nie mogłem przestać jej oglądać. Ona leciała u mnie w kółko i wcale nie chciałem jej ciąć i wcale nie chciałem jej skracać. Ona jeszcze trwała i trwała i trwała, natomiast na szczęście tutaj przyszedł reżyser, który sprawił, że się opamiętałem troszeczkę. Pamiętam też, jak Filip do mnie zadzwonił z planu i powiedział, no słuchaj,
tutaj chyba się nie namontujesz tutaj za dużo, ponieważ wszystko jest robione w długich ujęciach. Natomiast na szczęście mieliśmy tyle pracy, żeby coś tam jeszcze podziałać. Tam nie przypominam sobie, żeby były rzeczy, które spędzałyby nam sens powiek. Dobrze myślę? Można Tomka... Ja mówię o montażu, ale myślę, że Tomkowi myślę spędzało tutaj sens powiek wiele rzeczy. To jak było z tymi długimi ujęciami? No to było ciężko, bo my jadąc, właściwie rok temu byliśmy tutaj na festiwalu w połowie zdjęć i nie wiedzieliśmy, czy ten helikopter doleci i czy z pilotem. Pamiętam, jak Filip chodził dookoła tutaj centrum i próbował się dodzwonić do Pawła DeLonga. No i z długimi ujęciami. No jak to było, Filip? No. W sensie nie wiem, jakby na czym co powiedzieć trochę. Ale tak mi coś się przypomniało, że pytałeś o to, czy to jest jakby realistyczne, czy nierealistyczne. No to na przykład jakby różnie się to czyta. Z mojej strony to jest bardzo realistyczne, bo jakby to jest taka... jakby to było trudne, bo ta scena się przydarzyła naprawdę. I to było coś takiego, że całe życie po prostu spędzałem nad rzeką jakby z moją mamą i z jej koleżanką i po prostu one siedziały i... No to się nazywa spędzaniem czasu, a ja po prostu siedziałem i jakby budowałem tamy nad rzeką. Już jakby nie mogłem tego znieść, bo już jakby cała rzeka była, jakby zatamowałem całą rzekę i raz nie pojechałem nad rzekę i dowiedziałem się, że wtedy przyleciał tam helikopter i chciał wszystkich zabrać na wycieczkę. Natomiast one wtedy nie poleciały, ale jakby, nie wiem, cały czas to we mnie tak siedziało, więc dla mnie to jest jakby w ogóle wszystko jest... realistyczne. Ale nie pamiętam trochę, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy też o długich ujęciach, bo one mają to do siebie, że jest je zazwyczaj trudniej zrobić niż krótkie. Czy faktycznie tutaj było dużo dubli i jakoś... To znaczy, my mieliśmy... Nie mieliśmy założeń w ogóle długich ujęć. One oprócz pierwszej sceny wyszły same, ponieważ na przykład w scenie z domem okazało się, że będzie nam w sumie łatwiej i tam doszło też do zmiany języka filmu, ale tak konkretnie, ponieważ na początku ten film miał być po polsku, ale w ramach rozgrzewki i żartu aktorzy zagrali po śląsku i się okazało, że są z tego samego miasta. No i dlatego Filip wtedy powiedział, że zmieniamy język filmu i to tak jakby też zmieniliśmy cały język. No. Okej, mamy głosy z sali, są. W tym filmie podobało mi się to, że on zaskakuje, bo jest początek, no i tak, ja jestem w ogóle zawodu nauczycielem, ale nie pracującym już, więc tam, no myślę, no co tutaj pan wymyśli? No i to szło i właśnie było takie wymyślanie, zaskakiwanie, było wejście właśnie z tą zmianą języka, to było zaskoczenie i ja musiałam się wsłuchiwać, nie wszystko tam rozumiałam. Niżej siedziałam, to musiałam tam troszeczkę wstać, żeby lepiej słyszeć, także to było to zaskoczenie, ale dobre, bo trzeba było się tak bardziej przyłożyć do filmu. Potem no, te sytuacje w mieszkaniu zderzające z tym, jak pani była roześmiana jako nauczycielka, jak prowadziła te swoje dzieci, przyszła do domu, a tam nie tak jak ona by chciała, nie tak jak w szkole, nie tak miło i ładnie i radośnie. Także to było znowu zaskoczenie i te wnętrza też, bo szkoła jasna, tutaj ciemno. Potem to zaskakujące wyrwanie, no właśnie kogo? No nie syna, no to męża, ale ten mąż to leżał, ale jednak wstał. Znowu zaskoczenie, że on jednak wstał. Dużo właśnie takich zaczepów dla widza. Film niedługi, dość krótki. I naprawdę dużo się dzieje. Mało tego zaskakujące jest też zakończenie.
bo helikopter to tak, no realistyczne to jeszcze fajniej, no bo coś się takiego wydarzyło, ja myślałam, że się takie coś nie wydarza. Wydarzyło się u pana. I właśnie, że ten koniec jest taki też zaskakujący, ale tak dobrze, bo w czasach, kiedy matko, wszyscy się rozchodzą, tak, jakieś nowe związki, tutaj jednak ta para, no, przechodzi przez te burze, przez to mieszkanie takie, no, nieładne, rzekę, tak, helikopter i może, ja myślałam, że porwie jednak, ale nie porwał ten pan, czy ją zabrał, a i powrót jest z tym samym człowiekiem na rowerze, a no nie razem, no tam spadła z siodełka, ale idą dalej. Także ja z wielkim zainteresowaniem oglądałam, bardzo mi się podobała ta historia, prosta, bardzo, bardzo ładna historia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja chciałem wrócić do filmu Daniela i chciałbym tutaj zaznaczyć taki pewien akcent lokalny, a mianowicie Daniel jest mieszkańcem Koszalina. Od 20 lat mieszka już w Koszalinie, a wiem to, bo jestem jego ojcem. I spotkałem się z problemami tego filmu, jakie on miał, kręcąc z tymi chłopakami. To czasami były, no bo byłem świadkiem tych telefonów, które otrzymywał od tych bohaterów. Nie były one miłe, a nawet takie czasami tragiczne, bo go straszyli i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Okej, Daniel, to może powiesz więcej o tym straszeniu, bo chyba wszyscy jesteśmy ciekawi teraz. Znaczy, to nie jest straszenie, no. Sytuacje to były bardziej takie szantaże, na przykład, że muszę komuś dać pieniądze, bo się wycofa z tego filmu, bo jest, no mieliśmy takie historie, że chłopaki mnie tu, po prostu to jest taki problem, że oni są sami, nagle ktoś się nimi zainteresował i poczuli we mnie, nie wiem, we mnie i w operatorze kimś, jakich, powiedzmy, ojców, tak, ale ci ojcowie, no nie jesteśmy ich ojcami na co dzień, więc w związku z tym, w momencie, kiedy nie mogliśmy dla nich zrobić pewnych rzeczy, no to stawali się oni agresywni w stosunku do nas i nas szantażowali. Jeden, no miłość przekształcała się w nienawiść, a potem znowu była miłość, no było agresywnie na planie. To są ciężkie przypadki, no, to są bardzo ciężkie przypadki. No to wyjazdy do nich to nie były wyjazdy na plany filmowe przygotowane, czy tak jak ja pracuję w telewizji, gdzie wszystko jest gotowe, powiedzmy tak, i mam mieć przewidziane wszystko to, co się dzieje. Oni są po prostu zupełnie z innego świata, w związku z tym mają różnego rodzaju, no czasem jak ląduje człowiek w więzieniu, czy umiera, czy nie wiem, tak jak ten Sebastian ostatnio był w tej piwnicy, no to ja też, to jest dylemat dla mnie, tak, czy ja mam cały czas filmować go, czy mu pomóc, staram się mu pomóc, ale to też musimy go sfilmować, w związku z tym jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy pochylają się nad jego losem, też nie możemy go opuścić, tak, ale w momencie, kiedy wchodzimy za bardzo w tego bohatera i dajemy mu pomocną dłoń, no to on to po prostu nas potrafi zjeść też. To jest duży temat, nie chcę o tym za bardzo chyba o tym rozmawiać, bo to jest skomplikowana sytuacja pracy z takimi trudnymi bohaterami. Chciałbym zrobić pokaz kiedyś w Warszawie i zaprosić ich na ten film. Myślę, że teraz film został skończony tak naprawdę tydzień temu. Kolor korekcji zrobiliśmy Pro Tools. To w końcu, bo 2 lata trwał też montaż tego filmu. Jak okres zdjęciowy był 14 lat. Więc no tak zastanawiamy się nad taką rzeczą, żeby ich zaprosić rzeczywiście na pokaz. Na pewno dostaną ten film i chcielibyśmy też ich jakby zaprosić na jakiś specjalny pokaz. Przygotować to. No ale ta agresja, o której mówisz, jej nie do końca ją widać na ekranie. To znaczy widzimy, że jeden siedzi w więzieniu, ale nie wiemy do końca za co. Znaczy, no to nie są jakieś ciężkie przypadki. On tam pobił kogoś, bo ktoś go wkurzył i tak dalej, za szwagra i tak dalej. To są bójki jakieś takie, nie wiem, to nic wielkiego nie zrobił. Ten Wojtek akurat jest bardzo przyjacielskim człowiekiem, to jest naprawdę bardzo socjalizowany człowiek, tak? Pomimo wszystko, że siedzi w zakładzie karnym. Ale przede wszystkim problemy były z Arkiem, tak? Z tym, który popełnia samobójstwo i on co tydzień, znaczy nie, powiedzmy, co 3 tygodnie pisze na Facebooku, że popełnia samobójstwo i mnie prosił wielokrotnie, żeby jechać filmować to jego samobójstwo. Także to są takie rzeczy, tak? Że on jakby też szantażuje swoim samobójstwem, tak? Że on jakby
Też jestem jedyną osobą, która jakby słucha jego, tak? Bo okazuje się, że, znaczy nie wiem, czy jedyną, ale w każdym razie to czasem mam takie wrażenie, że jestem jedyną osobą, która go słucha, a on cały czas mu gada o tym samobójstwie. Wiadomo, że jak ktoś gada o tym samobójstwie, to go nie popełni, ale też się zastanawiamy na tym, czy pewnego dnia to się nie stanie, więc też nad tym się zastanawiamy. Z kolei Sebastian, no to jest taka sytuacja, że on był malutki, sympatyczny i fajny, w momencie, kiedy rzeczywiście dostał w dupę tak naprawdę i mu się zaczęło wszystko rozpierdzielać tak totalnie, no to zaczął i jeszcze weszły w to wszystko narkotyki, towarzystwo i dopalacze i tak dalej, i tak dalej. No to zaczął być taką pijawką po prostu i zaczął z nas ściągać, wręcz nawet szantażować nas finansowo, tak, że my musimy mu pomóc. No to są, ale potem oczywiście oni, jak już się my spotykamy z nimi, to są wszyscy, są zadowoleni, przyjacielscy i tak dalej, więc no jest to, nie jest to proste, no tak bym to określił. Pana film to tak się układa do filmu. Ja już tak dużo tych filmów oglądałam, że mi się mylą tytuły. Ja przepraszam, ale sobie przypomniałam, Ojciec Chrzestny był na pokazach o dzieciach z domu dziecka. I tam też patrzyliśmy na bohaterów, małych jeszcze, no takich wiekowo zbliżonych do tego Sebastiana. I tak jak się oglądało i była rozmowa z twórcą, z twórcami, to no, widzieliśmy w tym taki zaczep dla tych dzieci. To znaczy, że to potrafi wyciągnąć te dzieci z traumy, z trudnej sytuacji, w jakiej są, że są w domu dziecka, że to jest jakaś droga, że to pomoże. Pan tutaj spotkał swoich bohaterów tyle lat temu, tak? Jak ja zaczęłam oglądać, trochę się spóźniłam na ten film, no to wydawało mi się, że pójdzie to właśnie w tym kierunku, tym pozytywnym, optymistycznym, a im dalej, im były te nakładki czasowe, no tym było coraz gorzej. I zestawiając te dwa filmy, to właśnie tak się zastanawiam, jak duże szanse mają właśnie osoby, to jest pewnie dla jakichś fachowców, no też to taki materiał poglądowy, no nie wiem, ile takich filmów się kręci w takich miejscach właśnie, czy resocjalizacji, czy w więzieniach, czy w domach dziecka, właśnie ilu ludziom z takich bardzo trudnych rodzin, przypadków udaje się wyjść na prostą. Tutaj u pana ten rachunek, u pana bohaterów, no wychodzi właśnie, nie wiem, chyba słabo. Niedobrze i to, no to smuci widza i ja tak teraz, jak i pana tata tutaj wspomniał i uzmysłowił mi też, że jak trudna jest to praca i relacja, w jaką pan wszedł z tymi ludźmi i co pan musi dźwigać, to jest bardzo trudne. I tak chciałam zapytać, to takie szczere, nie wiem, pytanie, trochę trudne, właśnie, czy pan nie żałuje tego ze względu na siebie właśnie, na przeżycia, bo teraz jak się zastanawiam, a my się spotykamy z różnymi ludźmi też, którzy potrzebują od nas pomocy i to jest, dajmy na to, sporadycznie. Tutaj jest mowa o tym, że ci ludzie bardzo często, jak gdyby, czy dość często pan się z nimi kontaktuje, czy oni z panem i to jest bardzo ciężkie. Dużo no jest ciężkie, tak. Ale nie, znaczy, ale no, nie obciąża mnie to, znaczy, nauczyłem się z tym żyć. Ja pracuję na co dzień z takimi ciężkimi przypadkami też, robiąc różnego rodzaju inne projekty, więc... A te akurat przypadki są wyjątkowo ciężkie. No jest to obciążające, oczywiście jest to obciążające. No. Mm-hmm. Tak jest. No, taką drogę wybraliśmy jakby też realizacji, tak, że to wiedzieliśmy, że to nie będzie... Miała to być komedia, miał być to wesoły film, ale życie jakby poszło w tą stronę jakby. No i byliśmy konsekwentni w tym wszystkim. Przede wszystkim no, dziękuję operatorowi, no bo to on jest jakby też tutaj, bez niego to jakby nie powstałoby, bo on był buforem między mną a nimi, no ale no, taka jest to, specyfika. Taka. W końcówce tego pana wejścia, to co pan mówił o filmie, to ja usłyszałam tylko, że to może być projekt otwarty jeszcze, tak? Czy dobrze? Tak. Mamy zdigitalizowane materiały, mam cały czas kontakt z bohaterem, no wiem, cały czas, znaczy z bohaterami, wiemy, co się... Z bohaterami, bo tam się bohaterami pojawili nowi, bo... No a to są nowi, to są nowi. Tylko, to są nowe postaci teraz, które się w tym zakładzie poprawczym pojawiły i to jest zupełnie nowy zakład poprawczy, też jest w Raciborzu, to jest zupełnie jakby inna generacja. Raczej ich nie będę śledził. Ja ich nie zakochałem się w tych ludziach z tego nowego poprawczaka. Natomiast
tych bohaterów możliwe, że będziemy dalej, znaczy tak czy owak jesteśmy z nimi w kontakcie, więc jakby mamy te materiały, więc ten film może trwać długo, długo, długo do przodu, tylko zastanawiam się, co widzowi powiemy no na właśnie. Końcu, tak? No czy chcemy jeszcze traumę jeszcze większą budować, czy co, zrobić zdjęcia na cmentarzu, czy, tak. Czy w szpitalu dla astmatyków, tam gdzie ten Sebastian, no, no nie wiem tego. No w każdym razie jest taka możliwość, tylko że też już bym nie chciał dobijać jakby tutaj, polski kino jest też, znaczy, no nie jest smutne jak się okazuje, ale nie chciałbym. W tym roku nie jest smutne, jest dużo właśnie tej miłości i poszukiwania i takich. Dlatego wolałbym się zająć nowym projektem o miłości właśnie, no komedią tego, miłości. To tego panu życzę. Dziękuję bardzo. Żeby pan miał siłę może na prowadzenie równolegle. Takich projektów one są potrzebne, bo być może gdzieś kogoś można nawet uratować tym. Ja w to wierzę, że zainteresowanie czyjąś historią, czyimś losem, no może uratować. Także no liczymy na to. Liczymy na to, że kogoś, że pomożemy, ale też nie chcę być jakimś tutaj. No realnie też patrzę na to, wiem, że to nie jest łatwe też pomóc komuś. Nie, ale uspokoił tak. mnie pan, że rzeczywiście pan realnie patrzy, to dobrze, to się cieszę, bo wygląda pan miło i to, co pan mówi też, no uspokaja mnie, że pan daje sobie z tym radę. Dziękuję bardzo. No o miłości jest Tebel Geza, więc może na koniec, żeby gdzieś nie kończyć jakimiś takimi super ciężkimi akcentami, jeszcze pytanie do Tessy, jak to się robi, żeby erotykę na papier przelać? Ach tak, taka interpretacja. Taka moja. Dobrze. Rodzi się klatka po klatce, którą się rysuje. Nie wiedziałam, co będzie z tych rysunków. Dopiero po kilkudziesięciu, kilkuset sztukach to życie powstawało. I takie dzisiaj też miałam poczucie, że to jest dziecko, które samo żyje, które ja powołałam do życia z tych obrazków statycznych. I samo mnie to też zaskakiwało na bieżąco, że to zaczyna się ruszać właśnie tak jak własne dziecko. Tak nagle widzisz, że to jest czym innym. Ja tutaj coś farbę nałożyłam na tą kalkę, a to zaraz się zaczyna ruszać. Więc mnie to też samo zaskakiwało. Więc tak jak w życiu, to chyba jest jakimś smakiem zaskakującym, który się pojawia. Gdy jest decyzja, żeby to powołać do życia. Dobrze, dziękuję w takim razie wam wszystkim za te cztery wymiary życia, każdy inny. Byli z nami raz jeszcze twórcy filmów Tebel Geza, przepraszam, filmów Saszka, Dzień pierwszy po i Wakacje wielkie, brawa.